jesteśmy bezpieczni. Michał Cichy, MMA.pl, ze mną Dawid Załęcki, czyli popularny teraz tata Denisa. Słuchaj, Dawid, pierwsze to ja byłem mega zaskoczony, jak się dowiedziałem, że walczysz, bo nie ukrywam, już były propozycje inne też twojej walki z Alanem, ale wtedy odmówiłeś. Co się stało, że w końcu to przyjąłeś? No, syn mnie namówił po prostu, nie? Po tej sytuacji takiej syn mnie namówił, do tego koledzy też i tak wyszło, jestem. Ale co było taką twoją główną motywacją? Bo wiadomo, że on cię namówił, ale musiały być jakieś podstawy, żebyś ty to przyjął. Znaczy, co? Nie wiem, może chęć sprawdzenia się tam już, jak Denis z nim walczył, wygrał, teraz może ja. W tym razie, że powstał taki minimalny konflikt, może nie konflikt, ale sytuacja, która tam się zdarzyła w teatrze i może tam tak naprawdę, co, zatrzymał mnie jego kolega. Przez to, że zatrzymał mnie kolega z Denis, zdążył podbiec już i tak naprawdę wyręczył mnie i nie doszło do tego, co tam by doszło. I może teraz tutaj jest taka możliwość, żeby dokończyć temat, który się zaczął tam, nie? Już wtedy gadaliśmy przy ostatniej walce Denisa z Alanem. Ty mówiłeś, że dziwnie się czujesz w tym środowisku, dziwnie to wygląda z twojej perspektywy. Czy już trochę się tu zadomowiłeś, czy dalej się czujesz trochę, jakbyś był sam w cyrku? Nie, no nadal się czuję dziwnie i inaczej, nie? No ale co, no ale no nie mam wyboru już teraz, tak? Już jedną nogą wszedłem, to już muszę drugą też wejść, nie? No właśnie, taka osoba, która wcześniej w ogóle nie była rozpoznawalna, mogła sobie w cieniu działać. Teraz podejrzewam, że ludzie cię mogą zaczepiać na ulicy i robić sobie z tą zdjęcia. Jak się ty z tym czujesz? No boję się tego, powiem szczerze, nie? Bo widzę, co się z Denisem dzieje, nie? Ostatnio nawet powiedziałem, że więcej z nim na miasto nie idę, nie? Bo przypał. Także no nie, mam nadzieję, że do mnie nie będą przylatywać po zdjęcia, no mam nadzieję, że wolą młodszych. Ale zrobisz sobie, jak ktoś podejdzie? Zależy od sytuacji, no jak będzie trzeba, to zrobię, no wiadomo, ale jak będzie można uniknąć, to będę unikał. Z jakim ty nastawieniem przyszedłeś tutaj na konferencję? Bo przyznam szczerze, że ja się nie spodziewałem, że Alan będzie aż tak uprzejmy i z takim szacunkiem będzie się wypowiadał. No ja też się nie spodziewałem, no ja jestem taki, że ja się dostosowuję do sytuacji. I całe życie stosowałem zasadę jak Kuba Bogu, tak był Kubie, także jak on podchodzi do mnie, ja podchodzę do niego, no skoro widać szacunek w jego wypowiedzi, no to tak samo ja nie mam powodu, żeby kręcić jakieś afery na siłę, nie, czy coś. Afer na siłę nie będzie, ale twój syn razem z Diego mieli bardzo mocne spiny dzisiaj. I jak ty reagowałeś tam emocjonalnie, czy ty już chciałeś tam ruszać, czy próbowałeś być taką tym listkiem na tafli jeziora? Nie, nie próbowałem ruszać, czekałem na to, co się wydarzy. Może jakby była sytuacja jakaś trudna, to może bym wtedy ruszył, ale no, nie widziałem takiej potrzeby. Młody na razie, myślę, że potrafi sobie poradzić sam. Także tyle. Udało mi się poczytać trochę komentarzy o tobie z tej konferencji. Wszyscy się wypowiadają bardzo pozytywnie, że pokazałeś się na takiego gościa z szacunkiem i tak dalej. Czy tobie w ogóle zależy na opinii ludzi, którzy to oglądają, czy ty po prostu się zachowujesz tak jak zwykle? Ale komentarze na której? Wiesz co, na YouTubie, tutaj, na tej. Po dzisiejszej? A to nawet nie wiem. Czy mi zależy? Ogólnie mi nigdy nie zależało na tym, co kto o mnie mówi, co o mnie myśli. Ja zawsze miałem w to wyjebane i całe życie będę miał. Jestem sobą, jestem jaki jestem, a czy się coś komuś podoba, czy nie, to już nie moja sprawa. Denis może się bardziej tym przejmuje, ale ja jakoś nie. To już chyba nie ten wiek, żeby się przejmować takimi głupotami. Nie, już nie. Zresztą ja nigdy taki nie byłem. Dobra, powiedz mi tak, wygrywasz z Alanem, co dalej, bo to jest start, sam mówiłeś, trenowałeś dla siebie, wystartowałeś sobie pół roku temu w Pucharze Polski i teraz nagle walka w High League. Masz jakiś plan w ogóle, cokolwiek? Nie mam planu, naprawdę jestem tu z przypadku, nie? Jestem tu z przypadku i to jest wyjątek w moim życiu. Ja sam w ogóle nadal nie wierzę, że się zgodziłem, ale no już się zgodziłem, jestem, więc to już poszło własną drogą, więc już teraz nie mam wyboru, żeby się wycofać, nie? Ale nie mam, planów żadnych nie mam. A także co życie pokaże, to naprawdę nie wiem. Denis mówił, że jest plan, żeby pod koniec czerwca w The War, żebyście wystąpili we dwóch przeciwko dwóm innym rywalom. Jak ci się taki pomysł podoba? No ewentualnie coś takiego, jeżeli Denis zorganizuje, to tak jak mówiłem, to zrobię to dla niego po to, żeby mu pomóc, żeby, jak sobie zażyczy, żeby tatuś mu pomógł właśnie w klatce na tej zasadzie z kimś duchem duch, to pewnie do tego bym wyszedł, nie? Ale to bardziej dla niego niż dla siebie, nie? No ale powiem ci szczerze, jak sam na to patrzę, no to takiej walki jeszcze chyba nie było, żeby ojciec z synem dwóch na dwóch walczyli, więc to by był naprawdę wielki hit. No pewnie byłby, ale właśnie dlatego mówię, pod tym kątem tylko i wyłącznie bym się zdecydował, nie?
Także jak on nic takiego by nie wymyślił, ja bym nie wszedł. Ostatnio mnie ktoś pytał o typ na waszą walkę. Z racji tego, że znam, jaki masz staż treningowy, to powiedziałem, że faworyzuję ciebie, tylko nie jestem pewny, jak ty się będziesz zachowywał, jak wyjdziesz przy takiej publiczności. Ty o tym myślałeś, jak to będzie wyjść właśnie do pełnej hali Ergo Areny, 15 tysięcy ludzi? Czy to dla ciebie też nie ma jakiegoś większego znaczenia? Znaczy, z dzisiejszej perspektywy, tak jak mówię, no chyba uważam, że bardziej się stresowałem dzisiejszą konferencją niż tą walką, nie? Bo tu trzeba gadać, a tam bić. No, tutaj trzeba gadać, a ja nie lubię gadać. Jeszcze przed kamerami, nie? W ogóle. A tam to jest co innego, nie? No mam nadzieję, że tam... Zresztą myślę, że wejdę z chłodną głową, nie będę się tam spinał, nie będę się podkręcał, Bóg wie, co robił. Także wyjdę na spokój, nie? Mam nadzieję, że tak będzie. A jak ocenisz w ogóle ostatnią walkę Alana z Muranem? Bo tam dużo osób było zaskoczonych, że jednak to Murański wygrał. U was jest inna formuła walki, bardziej dla Alana. No dla ciebie też, bo ty trenujesz stójkę. Tak, no ja powiem ci szczerze, tej walki nie oglądałem. Tak ktoś mi podesłał jakiś filmik, kilka ujęć z tej walki. Walki nie oglądałem, bo nie było takiej potrzeby nawet, bo to jest i tak parter, to jest zupełnie inna płaszczyzna. To tam tak naprawdę większość walki przeleżeli. Czy poobalali się. Ja oglądałem sobie tam kilka walk tych ostatnich, w sumie dwie Alana właśnie, stójkowe w K1, nie? Ale to jest co innego niż na piąstkówki, co innego, nie? Łapanie podwójne gardy, to też jest inaczej, nie? Tutaj jest troszeczkę inaczej. Także będzie jak będzie, zobaczymy. No właśnie, bo kibice trochę nie rozróżniałem, że jak jest kickboxing na duże rękawice, to można stać też w miejscu, za podwójną gardę się schodzi, a jednak na tych piąstkówkach tak już nie można. A ty w ogóle, bo już cię pytałem o to, że on z takim dużym szacunkiem do ciebie podszedł, ale ja widziałem takie komentarze, że ludzie twierdzą, że on już przegrał przez to, że on już przegrał w głowie, bo on już mówi, że przegrana z tobą to żadna ujma, że nie kończy przez to karierę, jeśli z tobą przegra. On nigdy tak chyba nie mówił przed żadną walką. No to może jak nakręcili tak, że zrobili mnie faworytem, no to może tak się już po prostu tłumaczy w razie co, nie? No bo to też może być taka możliwość. Ale to i tak, mówię, tutaj nie ma co przesądzać, kto jest faworytem, kto nie, to ring weryfikuje. Czasami wczoraj też był faworytem kto w KSW, wiadomo, nie? I co, jak wyszło? Wyszło, jak wyszło. Tak miał wygrać, tak, taki dobry, tyle lat i tam nagle... No i jeden... prawie równolatek. No, a tu jeden cios i co? Materii nie ma, nie? A też miało być inaczej. Więc tutaj na małe piąstkówki myślę, że nie ma co... tutaj przesądzać, nie? Każdy ma szansę, także ile było tak na przykład, nawet w tej Gromdzie było czy coś, nie? Przyszedł jakiś tam, strzelił jakiegoś lucky puncha, nie? Takiego, co zazwyczaj pod remizą walą i co, wygrał. To wygrał z dobrym zawodnikiem i też się nikt nie spodziewał. To nie ma reguły. A jeszcze na koniec, skoro mówiłeś, że oglądałeś te walki w stójce Alana, to zrobił na to wrażenie jego umiejętności? Znaczy no co, no techniczny jest, szybki, zwinny, no... Kurwa, no to już parę lat trenuję, tam jakieś osiągnięcie też miał, jakieś tam coś, mistrza świata czy coś, już nie pamiętam, bo nie wnikałem w to. Ale no, jakieś osiągnięcie miał, no to co wiadomo, no to za darmo komuś nie dają, nie? Dobra, Dawid, dziękuję bardzo, bo to jeszcze cię trochę czeka rozmów, dobra. Więc widzimy się w Gdańsku. Dobra, spoko, dzięki również. Jak mówię... Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.